Witamy w kolejnym odcinku Kulturalnie o Kulturze. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest muzyk, gitarzysta, kompozytor Maciej Kazupa. Witam Cię. Witam. Przesadziłem z tym kompozytorem? No trochę, aczkolwiek zaczynam popełniać coś. No i słusznie, więc nie pomyliłem się. Maciek, chciałbyś się powiedzieć, co tam Panie w polityce, ale zapytam, co tam Panie w kulturze? Nie wiem jak w polityce, ale w kulturze dużo. Co się ciekawego dzieje? No myślę, że czas, w którym jesteśmy, spowodował, że zaczęliśmy bardzo mocno myśleć, kombinować pozytywnie, jeżeli chodzi o inwencje, co spowodowało, że naprawdę wyniki tego i są już coraz większe i lepsze. No. Mówisz strasznie tajemniczo. Czy mówisz tutaj o duecie ze swoją szanowną małżonką Jackpocie? Wiesz co, ja zacząłem tak w ogóle ogólnie. Mówiłem o wszystkim, co się dzieje. Mówiłem o tym, co się dzieje w Szczecinie, co się dzieje u was, co się dzieje u nas i w wielu innych miejscach. Natomiast jeżeli już nawiązałeś do nas, tak, zwolniliśmy bardzo, a jednocześnie spowodowało to przyspieszenie. O pierwszy tydzień, może wrócimy do początku, jak to w ogóle było, jeżeli chodzi o te czasy pandemiczne, bo rozumiem, że o tym rozmawiamy. Jak wiesz, 6 marca mieliśmy przyjemność i zaszczyt zagrać Support przed Perfektem w arenie szczecińskiej. To właśnie 6 już dwa pierwsze przypadki zwieziono ze Stargardu do Szczecina i już było dosyć nerwowo na zapleczu, jeżeli chodzi o przygotowywania w dniu koncertu. A 7 udało nam się zagrać jeszcze no, dużo mniejszą, acz imprezę z okazji Dnia Kobiet na Wolinie dla 200 wspaniałych pań. A 9 zaczęli odwoływać wszystko. To poniedziałek, jak dziś, 10 zamknięto szkoły bodajże. W każdym bądź razie, no uderzenie. Pierwszy tydzień troszeczkę siedzieliśmy z Kasią wpatrzeni w siebie, przed siebie, w ścianę i muszę powiedzieć, że ten rok 2020, tak mniej więcej właśnie no, od startu z Perfektem 6 marca do końca października, bo między innymi też w październiku się będziemy widzieć u was z Jackpotem, bardzo mocno miałem przygotowany, naprawdę bardzo mocno, fajnie. Jest to wynik oczywiście 6-letniej pracy, poskładaliśmy bardzo fajne koncerty, bardzo fajne wydarzenia, duże. Co jest fajne w tym odwoływaniu, znaczy nie ma nic fajnego w odwoływaniu, ale dużo imprez jest przełożonych i to autentycznie, instytucje poważne i wiarygodne. No zobaczymy, co będzie za rok, ale na przykład 3 czy 4 duże terminy łączące się z jakimiś jublami dywizjonu 12 w Szczecinie na przykład. Wszystko jest przełożone dokładnie o dzień, o rok i dzień później z racji tego, że za rok będzie ta data później. No i co? Siedliśmy tydzień, około tygodnia, był to ciężki tydzień. No ale potem zacząłem troszeczkę myśleć, no przecież jak będziemy siedzieć z załamanymi rękami, no to lepiej nie będzie na pewno, prawda? Ten tydzień nerwów i już troszeczkę wkradającego się spokoju, no bo jednak mało było takich tygodni, gdzie spędziliśmy w domu ze sobą, w domu, bo z reguły ze sobą, ale w domu i ze zwierzakami czas. No i coś tam zaczęło powstawać, ponieważ pandemię przeżyliśmy wspólnie ze zwierzakami, z naszym przyjacielem Tomkiem Chacińskim, w takim no, zamkniętym gronie 3 osób i 2 zwierząt. No i od słowa do słowa zaczęliśmy myśleć, no co tu zrobić. Już się zaczęły pojawiać w internecie różne nagrywki z telefonów, jakieś koncerty mini, recitale, stand-upy i tak dalej. No ale tak rozmawiamy, przecież to jest troszeczkę strzał w kolano dla nas samych, artystów, muzyków czy różnego rodzaju kierunków artyzmu. No puszczanie w net czegoś, co jest po prostu puszczane, więc potem być może ludzie powiedzą, no to nagrajcie w net i wpuśćcie, no to my sobie posłuchamy. Przecież kiedyś, mam nadzieję, będą normalne czasy.
Muszą być, Maćku, muszą. No muszą, no miejmy nadzieję. No, miejmy nadzieję, że ta druga fala, która nadchodzi, która no chyba niestety będzie, ale jakoś ludzie, mam prośbę, ludzie, uważajcie już teraz, bo to, co się dzieje, naprawdę zdarzyło mi się być teraz ostatnio i w Gdańsku, zaraz opowiem, bo to związane zawodowo z tym, o czym będziemy rozmawiać, ale i w Gdańsku, w Pobierowie, w Międzyzdrojach, tam nie ma pandemii. No jak nie ma? No jest, no nikt nie nosi maseczek, każdy na sobie. Dobrze, przestajmy, bo się zacznę denerwować. Zaczęliśmy myśleć, co? I takim bodźcem, taką osobą i instytucją był Tomek Licak z Bartkiem Kulpą. Zadzwonili i Tomek mówi, ponieważ my 6 kwietnia bodajże mieliśmy mieć koncert w cyklu Inspektor Jazz. W 13 muzach. I Tomek mówi do mnie tak, słuchaj Maciek, no wiadomo, ten koncert, bo on miał być w większym składzie, mieliśmy mieć gości zaproszonych. Mówi, weźcie telefon z Kasią, puśćcie transmisję na żywo, zrobimy koncert duetu, ja tam jakieś środki zdobędę na to. Mówię, Tomek, kurczę, fajnie, telefonem. Jakoś tak od razu, no a że też Tomka miałem koło siebie, który no medialnie i od tej strony potrafi na to spojrzeć. Zaczęliśmy myśleć. No i w mig jakoś powstała ekipa na tamten moment trzyosobowa. Zrobiliśmy bardzo fajny streaming od nas z piwnicy, rzekł pod impresariat, ale były dwie kamery. Była osoba, która czuwała nad streamingiem i realizacją tego. No i to nam dało już pomysł, że zwróciłem się do ciebie, Mariusz, bo... Czyli nawiązujesz już do naszej wspólnej majówki. Tak, tak, bo to praktycznie po koncercie tego 6 kwietnia, no wiadomo, maj się zbliża, takie sprawy, sam wiesz, najlepiej troszeczkę wcześniej trzeba rozmawiać. Mówię, no przecież to, co jest złe, jest od niedawna, więc być może jeszcze są budżety, które były przeznaczone na imprezy właśnie majówkowe czy czerwcowe i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj już sam wiesz, ta propozycja też dotyczyła właśnie streamingu, bo to nam wyszło, bo to nam wyszło fajnie. Pracujemy na stałe z Łukaszem Nyksem, Nyks Media, no Tomek Haciński. Nie widzieliśmy się, to jest taki na Facebooku profil Tomasza. Z Piotrkiem Rakowskim i no nie bałem się zaproponować nie tylko naszego koncertu, jak wiesz, ale jeszcze dwóch innych, mając w ogóle już pod głową coś takiego, że oprócz tego, że my z Kasią zagramy, no to przecież jeszcze zagrają dwa inne składy. Też dążyliśmy do tego, jak pamiętasz, żeby były to pary w życiu, nie tylko na scenie, żeby jakby z tym nurtem, który nas zastał, pójść. No i potem przecież też wiesz, co nastąpiło. Ty do mnie, ja do ciebie, ponieważ przecież już parę lat takiej nie tylko przyjacielskiego kontaktu, ale organizatorskiego mamy. Pamiętasz, jak czy to ja do ciebie, czy ty do mnie zadzwonisz, słuchaj, bo jest jakiś pomysł, coś, spotkaliśmy się przecież, zaczęliśmy mużdżyć. I owocem tego mużdżenia przecież jest u ciebie w Domu Kultury na Przedsławiu telewizja, którą prowadzicie. A u ciebie? Kulturalnie na klik.pl? A u tak. mnie właśnie kultura na klik.pl. Jest to portal również wpuszczany w net. Jest on nieodpłatny. Skupia w sobie treści nie tylko muzyczne, bardzo szeroko, a przez wycieczki wirtualne, audiobooki. Rafał Molenda wraz z żoną nagrali dla nas pamiętniki z kwarantanny. Jest to wszystko na świeżo było zrobione. Są oczywiście koncerty, są przedstawienia teatralne dla dzieci. Są filmy dokumentalne, dokumenty Krzysia Kuźmińskiego i Łukasza Nyksa. No i generalnie zbieramy. No nie ukrywam, że jest, dlaczego może się to odbyć, bo Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Szczecin przychylnie w tym pierwszym miesiącu jakby do nas podeszli. Teraz jest okres wakacyjny, bo cała premiera Kultury na Klik miała 15 czerwca. Oczywiście wielka praca wykonana przed, ale no wejście w sieć 15 czerwca i tutaj
podziękowania dla Urzędu Miasta Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego, bo bez was po prostu nie dalibyśmy rady. Teraz jest przerwa wakacyjna, ale pracujemy. Pracujemy. Jeżeli ktoś z państwa był na stronie, to zdążył zauważyć, że jest anotacja, że troszeczkę przebudowujemy, ponieważ okazuje się, że szybko to zrobiliśmy wszystko i trzeba pewne rzeczy poprawić, ale już na dniach będzie to funkcjonowało tak jak potrzeba i zbieramy treści. No właśnie, o to chciałem zapytać, o treści na tą platformę, bo tych naszych jakichś tam wcześniejszych rozmów, może mieliśmy tą platformę trochę inną w głowie, ale zrobiliście ostatecznie taką, jaka jest. Jest fajna, jest ciekawa, oczywiście zaglądam tam. Właśnie, skąd treści, Maciek? Bo ta platforma ma być jednak takim szerokim wachlarzem dostępu widza do szeroko rozumianej kultury, literatury, architektury nawet. Skąd te materiały brać? No to wynika z tego, że przede wszystkim zakres artystów, treści i wszelkich osób, instytucji, jaki bierzemy, jaki nas natchnął, to jest Szczecin i region Szczecina. Ponieważ na co dzień jakby przed kulturą na klik, gdyby nie pandemia, to by tej kultury na klik pewnie jeszcze nie było. Gdzieś tam kiedyś w głowie chodziło, ale to przecież było na żywo. Nie byliśmy w domach tak bardzo zamknięci. Mamy dużo po prostu bardzo przyjaznych ludzi w różnych dziedzinach właśnie kultury, którym również ten pomysł się bardzo, bardzo spodobał. Muzeum Narodowe w Szczecinie bardzo, bardzo serdecznie podeszło. Jest również partnerem projektu. Sylwek Ostrowski ze swoim stowarzyszeniem również dostarcza nam materiałów. Właśnie Łukasz Neks, Krzysiu, robiąc koncerty, robiąc pewne nagrania, wycieczki wirtualne, my oczywiście ponosimy koszty, na które mamy środki właśnie od urzędów. Natomiast bardzo dużo rzeczy też jest po prostu nam dane, często nieproszone, tylko po prostu dane, bo ludzie widzą, że to nie jest tam wrzucone wszystko do tego koszyka, tylko po prostu to się jakoś zamyka w całość fajnej treści i propozycji, którą jeżeli ktoś ma ochotę, to może wejść po prostu na kulturenaklik.pl i odtworzyć dużo, dużo fajnych rzeczy. Staramy się też robić, tutaj nie mamy takich możliwości jak z telewizją u ciebie, ale przynajmniej dwa live streamy koncertowe w miesiącu. Oczywiście teraz jest przerwa wakacyjna, więc nie uważajcie państwo, że coś już zaniknęło. Dużo muzyków wyjechało, dużo muzyków przygotowuje materiał i tak naprawdę ruszymy bardzo mocno ponownie od września, cały czas zbierając treść. Właśnie, jakie plany, jeżeli mógłbyś zdradzić, jeżeli są takie plany rozbudowy tej platformy, jakie treści jeszcze planujecie, żeby się na tej platformie znalazły? Bo na tą chwilę jest ta oferta w pewien sposób wyselekcjonowana, sprofilowana. Czego jeszcze tak naprawdę chcemy, Maćku, więcej, tak żeby ta oferta była, kulturalna oferta była jeszcze szersza? Co tam powinno się jeszcze według ciebie znaleźć? Chcielibyśmy, żeby platforma nie była platformą informacyjną, że coś się dzieje. No bo mamy Bilety FM, mamy Echo przecież, które robią to od lat i znakomicie, więc to dokładnie. Nie o to chodzi, żeby powielać coś. Ale chcemy skupiać, no jesteśmy taką radą programową trochę siłą rzeczy, Kasia, Tomek i ja. I ten pomysł na poziom, na rodzaj i wybór treści mamy na to wpływ. Chcemy, żeby wydarzenia, które mają być w Szczecinie, mają się odbyć w Szczecinie, również ta informacja poszła, ale tak jak mówię, nie ogólna o wszystkim, co się dzieje, tylko jakby planujemy być partnerami i zresztą już jesteśmy, zaraz o tym powiem, ale partnerami wielu takich zdarzeń. My mamy w logo Kultura na Klik wyższy poziom dostępu. Oczywiście nie dyskryminując innych poziomów, bo to nie o to chodzi, ale
no jakiś ten poziom w jedną stronę chcemy utrzymać po prostu. Więc będzie na pewno dużo gitary, dużo muzyki również klasycznej. I tutaj nie bez powodu to mówię, ponieważ jesteśmy partnerami Meisinger Festiwalu, który zaczyna się już 21 sierpnia. Będzie to zdarzenie składające się z 4 koncertów, na których na pewno będziemy, z których na pewno będą materiały. Nie chcemy za dużo. Ta ograniczona nieraz treść, tak jak powiedziałeś, że tutaj są pewien zasób, ale no nie chcemy, żeby było nawrzucane, oby było. Rozumiem. Naprawdę chcemy wybierać. Rozumiem, szanuję, doceniam i taka koncepcja również jest dla mnie inaczej, kupuję ją. Super. Dlaczego o to zapytałem? Miałem przyjemność kilka dni temu rozmawiać ze swoimi tutaj przyjaciółmi właśnie odnośnie platformy Kultura na Klik. Oczywiście każdy sobie zerknął, wszedł i mówią, wow, fajna rzecz. I zadałem im to samo pytanie, co według was na takiej platformie powinno jeszcze być? I powiem ci szczerze, zaskoczyli mnie. Zaskoczyła mnie jedna odpowiedź i zasugeruję ci coś, oczywiście zrobicie z tym, co będziecie chcieli. Patrząc na całokształt platformy, jedna z osób powiedziała, kurczę, jakby tu był jeszcze album ze starymi, pięknymi zdjęciami Szczecina, to byłoby dopełnienie. Super. Zostawiam cię z tym tematem. Wow, to już zostawiasz i wychodząc stąd zaczynam myśleć o tym. Fajnie, dzięki. Ja jeszcze przepraszam, bo jak mówimy o tym, co nowego, to tak troszeczkę uchylę rąbka tajemnicy. No w końcu. Że zostały już odbyte 3 wywiady z artystami. Prowadzi je pewna pani, którą znacie od strony śpiewającej. No i taki pokój zwierzeń powstał. Super. I myślę, że artyści... Wrzesień? Tak, myślę, że wrzesień. Początek września na pewno. Na pewno. Jakieś nazwiska może zdradzić artystów? Czy to jeszcze jest był Krzysztof Meisinger, ostatnio gościł w Szczecinie, Darek Kozakiewicz, gitarzysta Perfektu, znakomity muzyk i ikona muzyki rockowej, rozrywkowej w Polsce. To już są ze strony muzycznej. Mhm. Jest również rozmowa z pewną panią o pewnej książce, która również jakby zahacza tematu korony niestety. Ale niestety mówię jako korona, natomiast bardzo, bardzo wdzięcznie ujęta sprawa propozycja dla dzieci. Mm-hmm. Ewa Molenta, no po prostu zdradzę. Zdradziłeś. Zdradzę, jest książka nowa. Ja też już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. Liczę, że to co Maciek powiedział we wrześniu, kultura na klik.pl i dużo nowych materiałów. Serdecznie zapraszamy, bardzo fajna platforma kulturalna. Ucieknę na chwilę, Maciek, od takiej naszej codziennej pracy. No jakim najciekawszym wydarzeniu kulturalno-artystycznym był Maciek Kazuba w swoim życiu? Które tak ci zostało w głowie? Może nie jako artysta, może jako widz. Przede wszystkim zacząłem się zastanawiać, czy jestem w stanie oddzielić to, co robię na co dzień i być samym widzem. No wiem, pewnie że to troszeczkę, jest troszeczkę pewnie nie... trudne. Ale mi zadałeś pytanie. Wiedziałem, że cię zaskoczy. To jest przykład, że ta rozmowa nie jest przygotowywana, naprawdę. Daj mi sekundę. A to cię też zaskoczę, bo nie będę tutaj mówił o imprezie, która jest nagłaśniana na całą Polskę, Europę, czy przynajmniej pół Polski, tylko troszeczkę nawiązuje do kultury na klik. Kręciliśmy pewną sztukę, której reżyserem jest Ania Ginieska. Kręciliśmy ją w Domu Kultury w Goleniowie i powiem szczerze, że wyszedłem wgnieciony w fotel bardzo pozytywnie. To też będziecie Państwo mogli zobaczyć na kulturze, ale nie mówię dlatego, ponieważ naprawdę
Naprawdę wywarła ta sztuka wyreżyserowana przez Anię Giniewską bardzo duże wrażenie na mnie. Czyli nie tylko muzyka, ale teatr również? Nie, nie, oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Staram się rozwijać nie tylko muzycznie. Tylko by czas był rzeczywiście. No i no, niby tego czasu teraz mamy więcej, ale no to właśnie przy takich projektach, sam wiesz, no tego czasu się skurczyło coraz bardziej. Tak, niby niewiele się dzieje na zewnątrz, a sam dobrze wiesz, że w środku, czyli właśnie w mieszkaniach, w domach, gdzieś tam nawet w piwnicach buzuje się mnóstwo i tak naprawdę wszyscy przygotowujemy się już bardziej na ten sezon jesienno-zimowy, sezon artystyczny. Wakacje mamy w tym roku takie, jakie mamy, czyli rzadziej gdzieś wyjeżdżamy, więc jest to też czas właśnie, żeby spokojnie sobie pomyśleć, coś spłodzić, mówię tutaj o kulturze oczywiście, porozmawiać i jak sam widzisz, czasami luźne rozmowy gdzieś tam w kuluarach mogą przynieść fajne rzeczy. Zdecydowanie tak, to jest taka burza mózgów niepisana, niechcący. No właśnie i oby takich rozmów było jak najwięcej. Na jakim wydarzeniu chciałbyś być? Twój jakiś ulubiony artysta, właśnie może spektakl, może opera, może operetka? Znowu odpowiem inaczej. Bardzo chciałbym w niedługim czasie znaleźć się na pełnej chociażby arenie szczecińskiej, gdzie nie będziemy musieli liczyć odległości. A czy w Filharmonii, gdzie nie będziemy musieli być... Ostatnio słyszałem Filharmonia, żeby koncert się odbył. Sala przecież miejsc ma bardzo dużo. 700 plus tam 200, czyli około 900, no to na ten moment 120 osób. Życzę sobie i Państwu, żeby koncert, sztuka, nie wiem, rozmowa, ale mogła się odbyć na sali, na której będzie pełno ludzi i nie będziemy w maseczkach. Szanowni Państwo, tego Maćku i Tobie i Państwu serdecznie życzymy, spotkajmy się. Miejmy taką możliwość spotykania się z kulturą już face to face na pełnych salach koncertowych, pełnych salach teatralnych. Jeszcze raz mówię, życzę tego Maćku Tobie, Twojej Kasi, wszystkim artystom. Dziękujemy Państwu ślicznie, również. Również wzajemnie. Dziękujemy za uwagę. Maciek Kazuba był dzisiaj moim gościem, a był to program Kulturalnie o Kulturze.